Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Momona, a dzisiaj będziemy grali w Akinatorka. Także zapraszam do gierki wspaniałej. Zagraj. No to zagramy z naszego ulubionego Jerzyka. Czy twoja postać mówi w tym samym języku, co ty? No oczywiście, nie. Czy postać twoja nosi ubranie? No w sumie rękawiczki, nie? No to chyba tak. Czy twoja postać naprawdę istniała? Nie. Czy twoja postać pochodzi z gry horroru? Nie. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? Nie. Nie jest dziewczyną. Nie jest człowiekiem. Ma głowę zwierzęcia, tak? Chodzi do szkoły? Nie. Walczy. Nosi buty. O! I tu już jest. Jest! Zgadł? Jest Jerzem! Nie jest zła! Tak, zgadłeś. Brawo dla pana! Brawo, brawo! Dobra, zagraj jeszcze raz. No to teraz zgadnijmy Amy. Czy zgadnie ją? Czy twoja postać nosi ubranie? Yes! Ma ciemne włosy? Nie ma ciemnych włosów. Jest zwierzęciem. Nie jest niebieska. Tutaj, tutaj nie. Jest dziewczyna. Tak. Mieszka ze swoją matką. Nie wiem. Pochodzi z gry komputerowej? Tak. No kliknij. Ma różowe włosy. No w sumie powiem szkolce, ale ma różowe, więc chyba tak. Nie wiem. Chyba nie. Nie, Amy chyba nie umie czarować nic. Ma młotek. Nie wiem, czy jest znana z gitarowych solówek. Chyba nie cierpiała na jakąś chorobę. Jest związana z Segą. Nie jest zła. Ja cię pierdzielę! Wiedziałam, kurde, że zgadnie. Tak. Dobra, wygrałeś. Zagraj jeszcze raz. Ma postać zwierzęcia. Teraz ktoś, kto lubię też bardzo, najbardziej, to jest z mojej trójcy. Nie. Nosi buty. I nie jest dziewczyną. Jest czarna. Chyba nie jest mistycznym zwierzęciem. Chyba nie. Nie pojawiła się w czarno-białym filmie. Jest Jerzem. Ma czerwone oczy i tu już jest podpowiedź. What? Znowu zgadł, kurde. Za proste mu chyba daje. Czekaj. No to teraz Blaze. Blaze, spróbujmy. Ma głowę zwierzęcia i nie jest niebieska. Nosi buty? No. Blaze nosi buty. Jest dziewczyną, tak. Nie ma młotka. I nie potrafi zmieniać formy. I chyba nie mieszka ze swoją matką. Nie urodziła się w Teksasie. Walczy. Potrafi latać? Nie. Ale ma bardzo dobrą zwinność. Pochodzi z bajki? No chyba tak. Ma związek z kotami. Tak. No bo Blaze jest kocicą, więc nie jest czarna. Jest fioletowa. Związana z firmą Sega. I tu już zgadł. Kotka Blaze. No. Dobra, spróbujmy mojego ulubionego pięściarza. Chyba nie.
nie jest płci żeńskiej, nosi buty, nie ma ciemnych włosów. Tutaj niestety nie ma włosów. Nie jest biała. Ma głowę zwierzęcia, tak. Nie jest niebieska. Nie wiem, czy lubi ser. Chyba nie. Nie jest czarna. Jest czerwona, tak. Nie wiem. Nie pochodzi z gry horroru. Nie nosi spodni. Jest wyjątkowo nerwowy. Ma róg? Nie ma rogu. No chyba, że za na pięściach. No to takie wypustki ma. Większe. Jest związany z firmą Sega. Jak cię za chwilę uduszę. Dobra, teraz najlepszy przyjaciel mojego Jezika. Nie nosi damskich ubrań, to na pewno. Na dwóch nogach chodzi, chodzi. Nie jest z Polski, nie jest prawdziwa i nie pochodzi z gry horroru. Nie jest człowiekiem, umie mówić, tak. Ma głowę zwierzęcia, no jasne. Walczy. No chyba tak. Nosi buty, tak. Nie nosi korony ani kapelusza. Nie jest niebieska. Nosi rękawiczkę, nawet dwie. Ma zwierzęce uszy? No lisie. Jest lisem. I tu już będzie wiedział. Tu już będzie wiedział. Nie nosi spodni. Znowu zgadł. Noż ja nie wierzę. Dobra, teraz spróbujmy Silver. Dobra, dawaj mi tutaj Silvera. Czy postać ma włosy? Nie ma i nie pochodzi z gry horroru. Nie jest zła. Ma głowę zwierzęcia. Nie jest niebieska. I nie jest Pokemonem. Nosi buty, nie jest lisem, walczy. Nie wiem, nie jest czerwona ani czarna, jest jeżem, nie jest żółty. Chyba nie. Poczekaj, bo myśli. Nie pracuje w banku. Nie ma koloru niebieskiego. I nie jest dziewczyną. Jest biały. Nie potrafi świecić oczami. No gdzie tam Silver? Ten ma jakieś akumulatory w oczach, czy co? Była w przyszłości, bo on jest z przyszłości dokładnie. Tak. Się ciesz. Dobra, teraz najmłodsza ze wszystkich. Czyli Cream. Nosi spodnie? No nie nosi spodni. Ma nogi? No ma nogi. Czy twoja postać posiada kształt zwierzęcia? Tak. Nosi buty? Nie jest niebieska. I nie jest lisem, i nie jest czerwona, ani czarna. Jest dziewczyną. Chyba nie ma związku z religią. Nie ma młotka, nie jest różowa. Nie ma głowy zwierzęcia. Nie ma związku z kotami. I nie jest biała. Nie urodziła się w Betlejem. Jest związana z firmą Sega. Jest królikiem. No nie pochodzi z horroru. Lubi zające? Nie wiem. Czy twoja postać mieszka ze swoim ojcem? Bardziej z matką. Tak. Nie występowała w filmie fantasy. Nie ma dzieci, sama jest dzieckiem. Nie jest gruba i owłosiona. No kurde!
Weź się zamknij, Epic Games. Zaraz sprawdzimy, ile mamy tutaj piękny materiał odcinka. 10 minut. No to jeszcze... Kurde, bo mi się za chwilę skończą pomysły. Teraz to... kogo można zgadnąć? Może Super Sonika? Dobra. Jedziemy. To jest moja akurat ulubiona forma. Czy postać nosi buty? No, nosi buty. Nie jest rodzaju żeńskiego i nie ma ciemnych włosów. Ma głowę zwierzęcia i nie jest niebieska. Tutaj przypomnę. Nagolenniki? Co to są nagolenniki? Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Nie jest fryzjerem. Nie jest pomarańczowa. Nie, nie nagrywa Animal Jam Play Wild. Nie jest czerwona i nie jest czarna. Nosi spodnie? No nie nosi spodni. Nie jest bohaterem dramatu. Jest jeżem, tak. I nie jest biały. Jest żółty. Nie. Nie jest lisem. No można powiedzieć, chyba tak. Nie, nie mieszka w Solcu. Była w kosmosie. Poczekaj, myśli. Czy trafi mi kolejne pytanie? Mamona, spokojnie. Bądź spokojna. To tylko Sonic. To tylko Akinator. To tylko pytanka, na które właśnie odpowiedział. Chyba zakończymy ten odcinek na 12 minutach, chyba że jeszcze coś spróbuję odgadnąć. Dobra. No to co możemy odgadnąć? Super Shadow? Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Chodzi na dwóch nogach? No nawet lata. Pochodzi z Polski? Nie, nie jest prawdziwa. Pochodzi z gry horroru? Nie, nie jest człowiekiem. Umie mówić, ma głowę zwierzęcia. Walczy, to na pewno. Nie ma długiego ogona. Nie jest niebieska. I nie jest czarna, ani czerwona, ani biała. Nosi buty? Nosi. Nie wiem. No, taka w sumie złotawa, nie jest w pełni żółta, prawie że taka biaława. Ale chyba tak, jest jeżem. No, chyba tak. Nie mieszka w Solcu. Nie pochodzi z Macedonii. No, chyba tak. No, chyba tak. Nie gra w serialach Netflixa. No, chyba tak. Kurde! Zgadło! No, co za komputer! No... Jeszcze! Ostatni! Ostatni z tej trójcy. I to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Czy twoja postać nosi buty? Tak! Nie jest dziewczyną! Jest zwierzęciem! Nie jest czarna, ani niebieska, nie nosi spodni, nie jest niewidoma. No chyba tak, jest trochę żółty. Nie jest lisem. Chyba tak. Jest jeżem? Jest. Ma dobre serce? No ma. Nie, w tej postaci no ma... Nie! Czy jeździ na rowerze? Nie jeździ. Nie jest związany z kolorem zielonym. Ma ciemne włosy? Nie. Nie jest zła. Nie ma długiego ogona. Jest z postacią z firmy Sega. I nie jest związany z kolorem niebieskim. Nie. Nie wiem. Nie. Nie urodził się w Rosji. No, nie jest związana z piaskiem. Często się uśmiecha.
Nie wiem. No jest związane z tym. Nie wiem, czy ma ostre zęby. Nie ma czerwonych oczu. Tutaj ten nie walczy mieczem. Ma kolce. Nie jest skojarzona ze złem. Ma futro? No z przodu, więc chyba tak. Pochodzi z Europy? Nie. Jest związana z kolorem białym? Trochę. Była. No! Nie odgadłeś. I dziękuję serdecznie. Niestety, Akinatorku, poległeś. Niestety. W tym ostatnim chodziło o Super Silvera, super formę u Silvera właśnie, którą mają Sonic i Shadow jednocześnie razem z Silverem i o to tutaj chodziło, ale niestety nie zgadł ostatniego, czyli Super Silvera. Brawo dla mnie. Dziękuję serdecznie za piękny koniec odcinka. Trzymajcie się. Elo, do następnego. W następnym odgadniemy klub Wings.